Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy news to... Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Gaijin wydaje nową grę. Tak jest. Tak, Gaijin Entertainment, ten sam, co wydał War Thundera. I teraz uwaga, jest to Crossout. No właśnie, Crossout. Napieprzanka w... no można powiedzieć w świecie Mad Maxa postapokaliptycznym. Osobiście bardzo lubię takie klimaty, tylko jestem ciekawy, jak zostaną tutaj, jak to się nazywa, system zniszczeń, byle żeby to nie był modułowy, już bym wolał tak naprawdę chyba HP. I co my mamy? Na razie mamy coś takiego. Najlepsze jest to, że będziemy mogli sami sobie budować pojazdy z jakichś tam części. To jest kolejny fajny plus. Jeśli chodzi o grafikę, no to wiadomo, War Thunder posiada bardzo ładną grafikę, więc przypuszczam, że będzie to ładnie wyglądało. Proszę bardzo. Jakieś fabryki opuszczone, taki klimat, no Mad Maxa, może trochę Stalkera, jakaś fabryka z jakimiś chemikaliami, coś, wygląda bardzo zacnie. To są oczywiście screeny właśnie pre-alpha. Garaż. Craftsman, Storage, Marketplace, Shop. Gear Level. Tutaj mamy... Ciekawe co to jest. Czy to jest jako tier? Durability 580, czyli tak, to będzie prawdopodobnie na HP. No ale wygląda naprawdę fajnie. Kolce, działka, minigany, coś pięknego. No ale zobaczymy, bo nie ma co chwalić dnia, prawda? Tak jak to się chwaliło pewną grę i wychodzi coraz gorzej to wszystko. No i oczywiście, jeśli chcecie śledzić to wszystko, to link w opisie do Facebooka, tutaj Crossouta i oczywiście link do, jeśli chcecie się dostać do zamkniętej bety czy alfy, no to również link w opisie. Także to by było na tyle, rozgadywał się nie będę, bo to jest tak w sumie na szybko nagrywane. Także dzięki bardzo, na razie.